Wiosnę 1943 roku Niemcy i Rosjanie zgromadzili w rejonie Kurska więcej czołgów niż w 1940 roku na zachodzie Europy mieli Francuzi, Brytyjczycy, Belgowie i Niemcy razem wzięci. Tam pod Kurskiem wielki bój miał przesądzić o losach II wojny. Od 1941 roku Wehrmacht i Armia Czerwona stoczyły bardzo wiele bitew o miasta w Związku Radzieckim. Kilka tych bitew o miasta ze względu na szczególne znaczenie historyczne, polityczne, gospodarcze czy strategiczne miast zamieniło się w długotrwałe, wielomiesięczne, krwawe boje. Tak było pod Stalingradem, Leningradem, pod Moskwą. Ale dlaczego Kursk? Dlaczego bitwa o Kursk zamieniła się w największą bitwę pancerną II wojny światowej? Kursk, obwodowe miasto w Rosyjskiej Federacyjnej Republice, liczące około 100-kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. W 1943 roku front przecinał Związek Radziecki od Leningradu na północy do Rostowa na południu. 1600 kilometrów. Na południe od Moskwy front wybrzuszał się, opasując miasto Kursk. Taka sytuacja, ten występ kurski, powstała w lutym 1943 roku, kiedy armie trzech radzieckich frontów wyparły Niemców i obsadziły rejon dookoła Kurska, bardzo ważnego węzła komunikacyjnego. I już wtedy, w lutym 1943 roku, dowództwo niemieckie zdecydowało się odbić miasto za wszelką cenę. Mając Kursk, Niemcy mieli świetną komunikację między Charkowem, Kurskiem i Orłem, komunikację wzdłuż frontu. To bardzo ułatwiało Niemcom przerzut wojsk, zaopatrzenia dla wojsk. Z tych samych względów dowództwo radzieckie zdecydowało się nie oddawać Kurska za wszelką cenę. Niemcy, wiedząc o tej determinacji wojsk radzieckich, dowództwa radzieckiego, uznali, że jest to świetna okazja, żeby zniszczyć armię trzech frontów, które tutaj w rejonie Kurska rozłożyły swoje siły. Zaplanowali uderzenie od południa i uderzenie od północy. W ten sposób odcięliby radzieckie armie, zamknęli je w okrążeniu i zniszczyli około miliona żołnierzy. A potem uderzyli na północ w stronę Moskwy i na południe w stronę Kaukazu. Taka była sytuacja w rejonie Kurska i takie były niemieckie plany w połowie 1943 roku. Ta bitwa miała odwrócić bieg zdarzeń wojennych, które od kilku miesięcy były niekorzystne dla Niemców. Od sierpnia 1941 roku niemieckie i fińskie dywizje ciągnęły pod Leningrad.
bezskutecznie usiłowały zdobyć miasto. Mijały miesiące, a Leningrad, odcięty od lądowych dostaw zaopatrzenia, bronił się mimo ogromnych ofiar wśród ludności cywilnej. W styczniu 1943 roku wojska radzieckie odniosły wielki sukces, przełamując niemieckie linie i tworząc korytarz, przez który po wielu miesiącach blokady lądowej do miasta zaczęły dochodzić pociągi z zaopatrzeniem dla wynędzniałych mieszkańców. Do połowy 1943 roku trwały lokalne walki, ale dla dowództwa niemieckiego było oczywiste, że Rosjanie przygotowują się do ostatecznego przełamania blokady i rozbicia armii Grupy Armii Nord. Na południu od lipca 1942 roku bronił się Stalingrad. W styczniu 1943 roku Rosjanie, którzy wzmocnili swoje siły na tyle, aby przejść do ofensywy, rozbili armię włoską i rumuńską i zamknęły w okrążeniu dwie armie niemieckie. Do 2 lutego wojska frontu duńskiego zniszczyły 22 dywizje wroga i wzięły do niewoli 90 tysięcy żołnierzy. Był to straszliwy dla Niemców finał półrocznych bojów, w czasie których Niemcy i ich sojusznicy stracili ogółem 1,5 miliona żołnierzy zabitych, rannych, wziętych do niewoli. 3,5 tysiące czołgów i dział szturmowych, 3 tysiące samolotów, 12 tysięcy dział i moździerzy, 75 tysięcy samochodów. Armia Czerwona przejęła inicjatywę strategiczną. Klęska wojsk niemieckich dała nadzieję podbitym narodom. Ludzie w Polsce, Francji, Norwegii, Grecji przekonali się, że armia niemiecka nie jest niezwyciężona, że wkrótce nadejdzie dzień jej całkowitej klęski. Hitler doskonale rozumiał, jak poważna jest sytuacja. Morale jego wojsk słabły. Sami Niemcy zdawali się wątpić w zwycięstwo. Potrzebował sukcesu, zwycięstwa, które pozwoliłoby wojskom niemieckim odzyskać inicjatywę i podniosłoby ducha żołnierzy i narodu. Takie zwycięstwo miał odnieść pod Kurskiem, aby zmyć wspomnienie klęski stalingradzkiej. Lipca 1943 roku w kwaterze dowódcy Grupy Armii Południe, feldmarszałka von Mansteina, Hitler mówił do oficerów: 1000 kilometrów od granic III Rzeszy waży się dziś i waży się jutro Niemiec. Coraz więcej i więcej dywizji jedzie na front wschodni. Zmierza do was broń o nieznanej dotąd sile. Niemcy rozpoczęli gigantyczne przygotowania do bitwy o Kursk. Oto nowa broń, o której mówił Hitler. Czołgi Pantera. W tym filmie propagandowym porównano nowe niemieckie czołgi amerykańskie M3, nazywany przez Anglików General Lee. Słaby i ociężały czołg amerykański nie był trudnym przeciwnikiem i na jego tle Pantera prezentowała się doskonale. Rzeczywistość nie była jednak tak różowa. Pierwsze produkowane seryjnie od listopada 1942 roku Pantery miały ogromnie wiele wad. Złe systemy chłodzenia, przeniesienia napędu i zawieszenia praktycznie uniemożliwiały użycie ich w walce. Dopiero czołgi późniejszych wersji A i G okazały się groźnymi przeciwnikami radzieckich T-34. Feldmarszałek Erich von Manstein liczył bardzo na nowe ciężkie czołgi Tygrys. Pierwsze egzemplarze dostarczone jego wojskom wzbudziły sensację. Produkowane seryjnie od sierpnia 1942 roku były najpotężniejszymi czołgami świata. Ważące 57 ton osłonięte były pancerzem o grubości do 100 mm, zabezpieczającym najbardziej żywotne miejsca przed pociskami artylerii przeciwpancernej. O sile tego czołgu stanowiła najlepsza armata świata kalibru 88 mm, której pociski przebijały pancerz o grubości 200 mm z odległości 1000 metrów.
Jednakże pierwsza próba bojowego użycia nowych czołgów zakończyła się fiaskiem. Cztery Tygrysy skierowane do walki w zalesionym i grząskim terenie pod Leningradem zostały rozbite ogniem radzieckich dział przeciwpancernych. Sytuacja wydawała się bardzo trudna dla Rosjan. Trzonem ich sił pancernych były takie czołgi. T-34 z działem kalibru 76 mm. Czołg T-34 z Tygrysem nie mógł się równać. Tygrys był cięższy, lepiej opancerzony i lepiej uzbrojony. Pocisk z działa kalibru 76 mm, w jakie wyposażony był T-34, mógł przebić pancerz Tygrysa, gdy trafił pod odpowiednim kątem z odległości około 500 metrów. Pocisk z działa Tygrysa przebijał pancerz T-34 z odległości około 1200 metrów. Te kilkaset metrów różnicy stanowiło o życiu i śmierci załogi tego czołgu. Doświadczony kierowca, manewrując odpowiednio, mógł wykorzystać zwrotność czołgu i podjechać do Tygrysa na odległość tych 500 metrów. Ale udawało się to rzadko. Jednakże na szczęście dla Rosjan, Niemcy nie mieli dużo panter i Tygrysów. Trzonem niemieckich sił pancernych były czołgi Panzer III i Panzer IV, a z nimi armaty kalibru 76 mm czołgów T-34 radziły sobie doskonale. Pierwszy doświadczalny czołg T-34 był gotowy w lutym 1940 roku i po okresie intensywnych prób w czerwcu 1940 roku uruchomiono produkcję seryjną. Do chwili wybuchu wojny radziecko-niemieckiej zbudowano 1225 egzemplarzy T-34. Już w pierwszych starciach z niemieckimi Panzerkampfwagen 2, 3 i 4 radzieckie czołgi okazały wyższość. Były szybsze, lepiej uzbrojone, bardziej zwrotne i lepiej opancerzone. A pochyłe płyty pancerza dobrze chroniły załogę przed pociskami. Jednakże rozproszone po jednostkach, nieprzygotowane do walki, obsługiwane przez niewprawne załogi i źle dowodzone, nie mogły zmienić biegu wojny. Nie mogły stać się zaporą, która powstrzymałaby niemieckie wojska. Zostały zdziesiątkowane. Ich czas miał dopiero nadejść, gdy w późniejszych miesiącach wprowadzono wiele zmian w konstrukcji. Usprawniono dowodzenie i dostarczono na front ogromną liczbę ulepszonych wozów bojowych. W czasie II wojny światowej wyprodukowano łącznie 34 400 czołgów T-34 z armatami kalibru 76 mm. Te czołgi odegrały wielką rolę w bitwach na froncie wschodnim. Szczęście sprzyjało Rosjanom. Już na wiosnę 1942 roku wywiad doniósł, że Niemcy przystąpili do produkcji ciężkiego czołgu. Główny Komitet Obrony Związku Radzieckiego wydał polecenie zakładom kirowskim w Czelabińsku, aby skonstruowały ciężkie działo samobieżne. Projekt był gotowy na początku stycznia 1943 roku i wówczas załoga otrzymała rozkaz, że mają zbudować prototyp w ciągu 25 dni. I ten karkołomny termin został dotrzymany. W końcu stycznia 1943 roku Rosjanie mieli już działo samobieżne SU-152 z armatochaubicą kalibru 152 mm. 19 stycznia 1943 roku pod Leningradem zdobyli czołg Tygrys, nieuszkodzony. Przewieziono go natychmiast na poligon pod Moskwą i poddano próbom. Okazało się, że pociski z SU-152, z tej armatochaubicy kalibru 152 mm, przebijały pancerz Tygrysa. Tak więc w przededniu bitwy kurskiej
Armia Czerwona miała już broń zdolną przeciwstawić się tygrysom. W boju manewrowym nie mogłyby sprostać tygrysom, ale niskie, dobrze opancerzone mogły utworzyć barierę nie do przebycia dla niemieckich czołgów. Na wiosnę 1943 roku obydwie strony, Niemcy i Rosjanie, podjęli gigantyczne przygotowania. Niemcy skierowali do rejonu przyszłej bitwy trzy armie, 9. i 2. Armię Polową i 4. Armię Pancerną oraz grupę operacyjną Kempf. W sumie 900 tysięcy żołnierzy, 2700 czołgów, 2050 samolotów. Plan zakładał, że 5 lipca o godzinie 3 nad ranem rozpocznie się dwugodzinne przygotowanie artyleryjskie, a potem główne siły niemieckie runą na radziecką obronę. Dowódcy niemieccy chcieli zmiażdżyć Rosjan w czasie tego jednego wielkiego uderzenia. Popełnili podwójny błąd. Dowódca Grupy Armii Południe, feldmarszałek Erich von Manstein, z zadowoleniem patrzył na wzbierające szeregi jego wojsk. On niecierpliwie oczekiwał na zwycięstwo. W 1942 roku dowodził wojskami bezskutecznie nacierającymi na Leningrad. Później prowadził grupę armii Don, która bez powodzenia usiłowała odblokować okrążoną pod Stalingradem 6. Armię. Z Niemiec napływały uzupełnienia. W chwili rozpoczęcia operacji Cytadela siły niemieckie wzrosły do 900 tysięcy żołnierzy. Co prawda Rosjanie mieli więcej ludzi, 1 336 000. Ale niemieccy dowódcy liczyli na lepsze wyposażenie i wyszkolenie swoich wojsk. Liczyli ponadto na przewagę liczebną na głównych kierunkach uderzeń. W przygotowaniach do tej bitwy Niemcy zaangażowali środki odpowiadające przygotowaniom do wojny z państwem średniej wielkości. Pod Kursk pojechało 2700 czołgów i dział samobieżnych. Wśród nich najnowsze działa Ferdynand. Z 2980 samolotów, jakie w połowie 1943 roku mieli na froncie wschodnim, ponad 2000 skierowali do rejonu planowanych walk. One miały paraliżować radziecką obronę, uniemożliwiać dowóz zaopatrzenia i torować drogę pancernym zagonom. To była potęga, która miała zmiażdżyć Rosjan w pierwszym uderzeniu. Dowództwo radzieckie bacznie obserwowało ruchy wojsk niemieckich. Od kwietnia Rosjanie przygotowywali gigantyczny system obrony. W rejonie Łuku Kurskiego wybudowano 8 pasów i rubieży obronnych na głębokości do 300 km. Łączna długość transzei i rowów łączących wyniosła 10 tysięcy km. Stanowiły dobre oparcie dla 1 336 000 żołnierzy, 19 tysięcy dział i moździerzy, 3444 czołgów i 2172 samolotów. Dowódcy musieli jednak odpowiedzieć na pytanie, jak rozmieścić te siły. Generał Rokossowski, dowódca frontu centralnego, uznał, że z 360 km, jakie obsadziły jego armię, najbardziej narażony jest odcinek o długości 35 km. Tam skoncentrował 80% czołgów. Generał Watutin, dowódca frontu Woroneskiego, na odcinku 164 km skoncentrował 90% czołgów. W odwodzie pozostało zgrupowanie stepowego okręgu wojskowego Koniewa. W końcu czerwca masy ludzi i sprzętu po obydwu stronach frontu wijącego się przez setki kilometrów w rejonie miast Orzeł, Kursk i Charków były gotowe do boju.
Ostatnie dni czerwca przyniosły już wyraźne oznaki zbliżającej się bitwy. Dla tkwiącej w obronie armii radzieckiej najważniejsze było pytanie, kiedy nastąpi atak. Zaskoczenie w nadchodzącej bitwie tysięcy czołgów i samolotów mogło mieć decydujące znaczenie. Rosjanie byli przygotowani do obrony. Wiedzieli, kiedy Niemcy uderzą, w jaki sposób. Skąd dowiedzieli się o niemieckich planach? Według wersji radzieckiej donieśli o tym dwaj jeńcy niemieccy schwytani przez zwiadowców z 13 Armii. To jednak mało prawdopodobne, aby prości żołnierze znali plany uderzeń. Według źródeł brytyjskich to Anglicy poinformowali Rosjan o terminie niemieckiego uderzenia, gdyż Anglicy odczytywali depesze niemieckiego dowództwa szyfrowane w Enigmie. I ta wersja jest już bardziej prawdopodobna. Faktem jest, że dowództwo radzieckie wiedziało, iż uderzenie nastąpi 5 lipca o godzinie 3 w nocy. I wtedy, 5 lipca, na godzinę i 40 minut przed zaplanowanym przez Niemców terminem otwarcia ognia, Rosjanie rozpoczęli kontruderzenie ogniowe. Dwa i pół tysiąca radzieckich dział otworzyło ogień. Nawała, jaka spadła na gotujące się do boju jednostki niemieckie, rozbiła spoistość ich szeregów.